Cześć, dzień dobry, witamy Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie po raz kolejny w HR Kawka. Bardzo dziękujemy za wszystkie Wasze komentarze, za to, że jesteście obecni, że oglądacie. Zapraszamy Was też na nowy profil na Facebooku HR Kawka, gdzie możemy sobie porozmawiać, możecie nam podrzucać różne tematy, o których byście chciały posłuchać. Właściwie to jest grupa, tak? Na której możemy moderować kolejnymi odcinkami wspólnie. Tak. Jedno, co rzeczywiście bardzo często padało też od Was, to jest oczywiście temat sztucznej inteligencji. Dlatego dzisiaj postanowiłyśmy podjąć to ryzyko, no bo to jest jednak temat, który wszyscy poznajemy, ale mniejsze ryzyko, bo zaprosiłyśmy fantastycznych gości. Ze mną oczywiście Ania Karolska. Ja może przedstawię mojego kolegę, Maćka Kaweckiego, doktor Maciek Dzień dobry, Kawecki, witam nie, którego pewnie też nie trzeba przedstawiać. Jak Kawka, to i Kawecki. Jak Kawka, to i Kawecki. Chciałabym Ci bardzo serdecznie przy okazji pogratulować tego, że masz najbardziej wartościowy profil na LinkedInie naukowym. Bardzo dziękuję. I dzisiaj zostały tutaj ogłoszone wyniki i Maciek rzeczywiście robi kawał dobrej roboty. W ogóle robisz kawał dobrej roboty od lat, ale LinkedIn to docenił, także gratulacje od nas. Bardzo dziękuję. Maciek jest doktorem nauk prawnych, jest wykładowcą, ale też, nie lubisz tego słowa influencer, ale też edukatorem bym powiedziała, że jesteś. Bo to słowo influencer jest takie w Polsce spaprane, twórca internetowy. To prawda, twórca internetowy, wartościowy twórca internetowy. Ja zapisałam sobie, bo tych tytułów wystarczyłoby, wiesz, na kilka żyć. Dziennikarz technologiczny i popularyzator nauki, może być? To robię, tak. To jest fajne, nie? Prezes Instytutu Lema, prorektor do spraw innowacji, w Waszej Szkole Bankowej, tak, w Warszawie. Coś jeszcze? To wszystko chyba. Pasjonat technologii. Fajny człowiek. Bardzo fajny człowiek, to już wiemy. My bardzo mało wiemy o sztucznej inteligencji z Gosią, ale nie boimy się tematów, o których nie wiemy, bo wtedy do nich zapraszamy osoby bardziej zagłębione w tematykę. Poza Maćkiem mamy bliską mi osobę, bo mojego bezpośredniego przełożonego, Janusza Dziurzyńskiego, który poza tym, że jest prezesem, dyrektorem generalnym BAT DBS, British American Tobacco Digital Business Solution, spółki ZO. Brawo. Bardzo długa nazwa, kto ją wymyślał, nie wiem, ale mam wrażenie, że nie my, nie. Ale my tą spółkę stworzyliśmy w lipcu 2022. Pamiętasz ten czas? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Mamy już 400 osób na pokładzie, będzie ich jeszcze więcej. Tworzymy ten twór pod parasolem British American Tobacco. Wspaniałej organizacji, ale mam wrażenie, że wyznaczamy trendy w sektorze business services, szczególnie tutaj w Polsce. I nie bez powodu o tym mówię, bo Janusz jest również prezesem ABSL, Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych. To też sobie zapisałam, żeby się nie pomylić. Więc oprócz tego, że wyznaczasz, Janusz, trendy w British American Tobacco, to wyznaczasz też trendy na rynku polskim, ale i europejskim, bo ABSL się pięknie rozwija. Wśród firm z sektora usług biznesowych. Czy to prawda? To o tobie? Tak. Ojciec czterech synów. Tak, ale bardziej mąż wspaniałej żony. Tak, ale bardziej lubię o sobie myśleć jako o sobie, która jest praktykiem biznesowym i która pociąga za sobą ludzi, żeby siebie realizowali i byli coraz lepsi. Chyba to mnie najbardziej w tym wszystkim nakręca. Super. A jak tobie, Aniu, tutaj dzisiaj w roli współprowadzącej rozmowy no ze swoim szefem? Czy masz więcej już w porównaniu z innymi kawkami? Powiedzmy głośno, czy masz więcej stresu? Jak tydzień dobry TVN prowadziłaś z Edwardem Miszczakiem. Brawo, Maciek. Dzięki. Tak, zapyt powiedział, że to była moja najbardziej milcząca wypowiedź. Dokładnie, dziękuję Ci. Moja też będzie. Jak się z tym czujesz? Dobrze. Nie, bardzo dobrze. Janusz, jak mnie zobaczył, to powiedział, no widzisz, mamy przesunięcie czasowe, już nie zdążymy na nasze wspólne kolejne spotkanie, ale nie przejmuj się, nie stresuj się. Prawda jest taka, że nie ściemniamy w tej współpracy i pracujemy ze sobą bardzo otwarcie na wszystkich poziomach naszych ról życiowych i chyba tylko dlatego to się udaje. Tak się sobie pomyślałam, że zadam Wam pierwsze pytanie, biorąc pod uwagę, że Ty jesteś HR-owcem, czy jedyna jakby rola w organizacji, która jest niezagrożona, to jest HR-owiec, czyli człowiek od ludzi, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję? Nie, wydaje mi się, nie. Nie, to moja tura na odpowiedź. Załóżmy, że tak. Spontanicznie. Załóżmy, że tak, nie wydaje mi się, nie. Nic na to nie wskazuje, żeby tak było. Ja uważam, że jesteśmy w takim, po pierwsze, jesteśmy w takiej, mam wrażenie, trochę społecznej dezinformacji związanej z AI-em. To znaczy zdecydowanie
przez to, że brakuje nam słów, antropomorfizujemy, używamy słów przypisanych człowiekowi, organizmom żywym, mówimy o świadomości, o rozumieniu. Mhm. I trochę tak samo jest z przecenianiem jakiegoś takiego destruktywnego wpływu sztucznej inteligencji na organizację. Oczywiście, że są zawody, które już dzisiaj dostrzegam i wymierają, czy się zmieniają. Przykładem jest mi najbliższy zawód, jakim jest, znaczy najbliższy w rozumieniu korzystania, jakim jest dubbing, lektor, tłumaczenia, podstawowe kodowanie, tak, gdzie fantastycznie modele sobie radzą dzisiaj z kodowaniem i programiści muszą dokształcać się, ale równie dobrze mam poczucie, że AI wytwarza na tyle dużo treści, że ten człowiek będzie bardzo potrzebny, więc nie mam takiego poczucia, że to jest jakiś koniec człowieczeństwa. A ja dorzucę ze swojej strony jeszcze to, że gdyby te wszystkie katastroficzne predykcje, którymi gdzieś tam nas, może nie straszono, ale które chciano nam uświadomić, od twórców AI-a poprzez wielu praktyków i filozofów też, które miały miejsce w ubiegłym roku i w roku jeszcze poprzednim, to gdyby przy tym tempie rozwoju, którym wiemy, że istnieje, bo to jest eksponencjalnie, to już by z nas nie było do tej pory, więc coś chyba jest na rzeczy i zgadzam się z Maćkiem, że nie demonizujmy. Co nie znaczy, że możemy spać spokojnie. Z jednym wyjątkiem, który trzeba chyba demonizować, to jest oczywiście dezinformacja. Dokładnie. To jest wykorzystywanie generatywnej sztucznej inteligencji do dezinformacji. To jest ogromne, fundamentalne ryzyko. Ogromne, wpływające rzeczywiście na w każdy fragment naszego życia, umiejętność odróżnienia rzeczywistości. I to bym demonizował. I tu się też się zgadzam, mniej w sferze biznesowej, bo dezinformacja w sferze biznesowej jest mniej jakby mniej lukratywna dla dezinformujących, może tak? Natomiast w politycznym i społecznym jest to bardzo ogromne ryzyko. Utopijnie wierzę, że AI pomoże nam, HR-owcom, w porządkowaniu takich zautomatyzowanych odpowiedzi do pracowników, gdzie coś znaleźć. To chyba nie AI, Aniu, to chyba proste algorytmy. Tak proste, bardzo proste my algorytmy. My używamy słowa AI, tak, my używamy w ogóle, to jest bardzo ciekawe, bo my używamy słowa... Już mnie zaprowadzili do... No, bo my używamy słowa AI do opisywania modeli językowych, algorytmów, sieci neuronowych, to są zupełnie inne pojęcia, to po pierwsze. A po drugie, zobaczcie, że nawet słowo sztuczna inteligencja jest nieprawdziwe. Dlatego, bo nie mamy czegoś takiego jak po pierwsze, ona nie sztuczna, tylko prawdziwa. Po drugie, nie mamy jednej sztucznej inteligencji. Mamy narzędzia. Archipelag wysp. Rozproszony. Wykorzystujemy narzędzia, na przykład wtyczki, pluginy. Integrujemy narzędzia ze sobą. Nie wiem, kajak czy wyszukiwarka tanich biletów lotniczych z czatem GPT. Dzięki temu jesteśmy w stanie bardzo prosto znaleźć tanie bilety lotnicze w interfejsie czata na przykład. Tak? Tak. Tak, polecam zdecydowanie. Tak. Fantastyczny mechanizm. Albo na przykład integracja czata GPT i Wolframa Alpha a propos HR-u. Czyli w interfejsie czata macie system obliczeniowy. Fantastyczny, prosty. I to są... ale to nie jest... Nie mamy jednej globalnej sztucznej inteligencji, a w ten sposób używamy tego terminu. Tak jak powiedziałem, nie jest zresztą sztuczna. To jest termin, który powstał tak naprawdę ponad 50 lat temu. I dziś jest już sam w sobie dezinformujący. Upraszczam, ale już dezinformuję. Mhm. Pracujemy teraz z grupą studentów nad czatem GPT, właśnie w kategorii automatycznych, zautomatyzowanych informacji, których pracownik może szukać i niekoniecznie musi uderzać do HR Business Partnerów, czyli do mojego zespołu, do mnie. I w tym widzę bardzo duży sens. Profesor Andrzej Dragan, ja czytam to, co wytwarzasz, czytam profesora Dragana, obserwuję was i próbuję cokolwiek zrozumieć, o czym do nas mówicie. Miło być blisko profesora Dragana. Blisko czy daleko? Ja blisko, bardzo. Super. Powiedział Andrzej coś takiego, że po raz pierwszy w historii tworzymy rzeczy, których nie rozumiemy. Lem tuż przed śmiercią powiedział w Tygodniku Powszechnym, będę parafrazować, bo tego nie pamiętam, ale to na tej mojej ścieżce przygotowań do naszego spotkania bardzo mnie uderzyło. Powiedział o tym, że ten świat powinniśmy zmieniać w sposób kontrolowany, bo jak go nie zmienimy, to on zacznie zmieniać nas. To, co mówi Andrzej, jest prawdą, dlatego, bo są obszary AI, których słowo nie rozumiem, nie wiem, czy nie rozumiemy, ale są znaki zapytania, na które nie znam odpowiedzi. Przykładem jest na przykład zjawisko halucynacji, czyli LLM, jak mówisz o czacie GPT, czyli używajmy w ogóle terminu LLM, czyli Large Language Model, czyli po prostu duży model językowy. No one rzeczywiście halucynują, czyli kłamią, tak? No i teraz mamy bardzo wiele hipotez dotyczących halucynacji. Część osób uważa, że to jest jakiś błąd agregacji danych.
Jeżeli rozmawiamy o czacie GPT, no to w jaki sposób jest czat GPT trenowany? Dwufazowo. Druga faza polega na tym, że czat jest uczony tego, żeby zaspokajać potrzebę użytkownika, czyli klienta, czyli nas, tego, który buduje prompty. Problem polega na tym, że my nie jesteśmy w stanie zbudować trafnego oczekiwania względem modelu, ponieważ my nie wiemy, jakimi danymi dysponuje. Mhm. Ale model zakłada, w cudzysłowie zakłada, że nasze oczekiwanie jest trafne. I teraz mamy taki punkt styku pomiędzy wiedzą a niewiedzą, który jest prawdopodobną przyczyną halucynacji. Są bardzo fajne wyniki badań doktora Jana Koconia z Katedry Sztucznej Inteligencji Politechniki Wrocławskiej, który również na ten temat szuka odpowiedzi, ale my do końca dzisiaj nie wiemy, co jest przyczyną halucynacji. I w tym sensie to, co mówi Andrzej, jest prawdziwe, że my tego nie rozumiemy. Dodatkowo nakładamy, zwróćcie uwagę, problem komunikacji. Weźmy na przykład słowo świadomość. Matematyk albo fizyk nie rozmawia o świadomości AI, bo my nie wiemy, czym jest świadomość. My nie wiemy, jak materia w ludzkim mózgu przekształca się w świadomość. Mamy hipotezy, na przykład o mikrotubulach, profesor Sir Roger Penrose, noblista z 2020 roku, czyli o zjawisku kwantowym, że świadomość rodzi się w zjawisku kwantowym. Ale tak długo, jak się nie dowiemy, jak rodzi się świadomość, tak długo nie stworzymy wzoru matematycznego opisującego proces tworzenia świadomości i algorytmu, który opisuje świadomość. Więc matematyk i fizyk nie użyje tego terminu, bo dla niego świadomość ludzka jest cały czas nieodgadniona. Ale socjolog albo psycholog używa terminu świadomości w zupełnie innym znaczeniu. Świadomość jako wiedza o własnym istnieniu, własnej odrębności. Dodatkowo dochodzi problem języka. W języku angielskim masz awareness and consciousness, czyli dwa słowa do opisania świadomości. W polskim masz tylko jedno słowo świadomość. Tak. I w ten sposób, w takim panelu jak dziś, usiądzie filozof, socjolog, psycholog, matematyk, używają tego samego terminu, mówiąc o świadomości AI, ale każdy z nich myśli o czymś zupełnie innym. Mhm. Tak samo jest uczenie maszynowe. Mamy termin, który jest mylący, dlatego, bo uczenie maszynowe w rozumieniu technicznym, no to jest jakaś forma interpolacji. Nie ma nic wspólnego z uczeniem się dziecka, a dla psychologa, jak słyszy słowo uczenie maszynowe, to porównuje uczenie maszynowe do procesu uczenia się dziecka, a to jest coś zupełnie innego. I w tym sensie jesteśmy w takiej globalnej dezinformacji pod hasłem AI. I z tym się zgadzam, że rzeczywiście stworzyliśmy sobie coś, czego nie rozumiemy do końca. I to już jest temat mainstreamowy? To jest mainstreamowy temat, Janusz? Czy jeszcze tylko digitalowy? Zależy, co mówisz to, prawda? Bo to znowu mówimy o bardzo różnych rzeczach. Ja przypomnę tylko to, co powiedział Andrzej Draga na naszym summicie ABSL-owym o uczeniu się i porównywał kolejną edycję ChatGPT do umiejętności swojego 8-letniego syna. I w jaki sposób tak naprawdę, jeśli chodzi o niektóre aspekty, jego syn bardzo szybko był się w stanie nauczyć gry w szachy i był w stanie konkurować ze swoimi rówieśnikami i stworzył niesamowitą więź z tymi chłopcami i dziewczynkami. I w tym sensie było to coś nieprawdopodobnego. Natomiast ChatGPT w tym najnowszym edycji pewnych rzeczy, pewnych zachowań tego chłopca nie był absolutnie w stanie jakby powtórzyć. Pewne pytania, na które zadał, nie będę komplikował, ale... Takich relacyjnych? Tak, ale pytania, relacyjne, które zostały mu zadane, no był bezradny zupełnie. Natomiast jeśli chodzi o naukę gry w szachy i tak dalej, to rzecz jasna, nie było w ogóle żadnego porównania. Tam padło niesamowicie ciekawe porównanie, że często zdarzało się zadać pytania ze strony chłopca, na które ChatGPT miał właściwie na wszystkie odpowiedzi, a z drugiej strony było bardzo ciężko, to znaczy w momencie, kiedy były pytania zadawane przez inteligencję, temu chłopcu, to na wiele z nich chłopiec nie miał odpowiedzi. I tam była taka teza, że no niestety oznacza to tylko tyle, że w tym momencie jest jakby punkt odcięcia i będzie ciężko to nadrobić. Mogę spróbować wam odpowiedzieć na pytanie, spróbować, dlaczego tak jest. Dlatego, bo dzisiaj, używajmy tego terminu AI, nie rozumie do końca kontekstu. Ja podam bardzo prosty przykład. Co to znaczy kontekst? Jeżeli my jedziemy samochodem i widzimy procesję Bożego Ciała, no to u nas my rozumiemy kontekst kulturowy tego wydarzenia. Czyli wiemy o tym, że nie wypada nam zbliżyć się samochodem zbyt blisko tej procesji, bo naruszymy jakąś strefę sakrum. Ale model rozumie to w zupełnie inny sposób. On widzi duże zgromadzenie ludzi i jego wzorzec nie pozwala mu zbliżyć się do tych ludzi na tyle, żeby nie zrobić krzywdy pierwszej osobie. I nie zrobi tej osobie krzywdy. Ale zbliży się, naruszy to sakrum i
podjedzie na 2 metry przed pierwszą osobą w tej procesji. To się wydarzyło w San Francisco parę tygodni temu, parę miesięcy temu, gdzie tegoroczny rok chiński nowy celebrowano w dzielnicy chińskiej i samochód autonomiczny, w pełni autonomiczny, bo w San Francisco jeżdżą w pełni autonomiczne samochody, rzeczywiście zbliżył się do tego tłumu niezwykle blisko, nie zrobił nikomu krzywdy, ale naruszył strefę sakrum, tam próbowano podpalić ten samochód i tak dalej. I to pokazuje mniej więcej, czego AI nie ma. Dlaczego tak jest? Jest tak dlatego, bo bardzo późno modele językowe zaczęliśmy karmić danymi przestrzennymi. My rozumiemy świat trójwymiarowo. Mamy 3 wymiary i ten 4. czas, który nam w 1915 i 1935 roku dał Einstein, rozumienie tego wymiaru 4. czasu. Natomiast my, nasz mózg jest trójwymiarowy, ale my karmiliśmy modele językowe danymi wypłaszczonymi, czyli obrazowymi i tekstowymi. Bardzo późno zaczęliśmy między innymi wykorzystywać technologię lidarową, która punktuje rzeczywistość dookoła, buduje imersyjny obraz świata, który wrzuca potem do bazy danych, a tam jest źródło kontekstu. To dane przestrzenne pozwalają zrozumieć, między innymi zrozumieć kontekst. I to dlatego 2 tygodnie temu Sam Altman, czyli CEO spółki OpenAI, powiedział, że chcą nauczyć, że ChatGPT w kolejnych literacjach rozwiąże całą fizykę. Cokolwiek to oznacza, nie mam pojęcia, myślę, że żaden fizyk tego nie wie, ale ja rozumiem, że chodzi rzeczywiście o to, że starają się zbudować fizyczny obraz świata, wszystkich praw, które rządzą światem. Bez tego nie jesteśmy w stanie stworzyć wiernej cyfrowej kopii, a bez tej wiernej cyfrowej kopii modele językowe nie zrozumieją kontekstów i w tym sensie nie będą kontekstowe. Tego nam dzisiaj bardzo, bardzo brakuje, tego kontekstowania. Ale tam w tym kontekście będą, nie wiem, światopogląd, wartości, uczucia, emocje, Jeśli chodzi o treść tych danych, to one już są. Tak. Tu nie chodzi trochę o to, bo digitalizujemy naszą rzeczywistość i tym lustrzanym odbiciem karmimy modele językowe, więc w tym sensie jesteśmy w stanie to, o czym ty mówisz, odtworzyć. Mhm. Problem jest czym innym. Jakby to mam wytłumaczyć. Wyobraźmy sobie, że tworzymy rasę zwierzęcia. I teraz tak, bierzemy serwala afrykańskiego z sawanny, wsadzamy go do laboratorium i łączymy go z hybrydą, z kotem domowym. Tworzymy hybrydę, którą nazywamy sawana. Już mi się nie podoba, ale okej. Ale to jest prawda, tak jest. Łączymy serwala afrykańskiego z kotem domowym, tworzymy rasę, jaką jest sawana. Co zrobiliśmy? Odwzorowaliśmy część czynników środowiskowych w warunkach laboratoryjnych, które odpowiadają za stworzenie nowego gatunku zwierząt, czyli staramy się syntetyzować teorię doboru naturalnego, fragment teorii ewolucji. I to robimy. Ale czy to oznacza, że jeżeli my weźmiemy tego kota sawanę i wypuścimy na prawdziwą sawannę, to on się sam tam utrzyma? No nie. Dlaczego? Bo my w warunkach laboratoryjnych nie jesteśmy w stanie odwzorować wszystkich warunków środowiskowych, które wpłynęły na tworzenie nowej rasy zwierzęcia, bo ich nie znamy. Bo po prostu bardzo wielu rzeczy nie wiemy. I w tym sensie granicą rozwoju AI jest wiedza o otaczającym nas świecie. Nie zrobimy więcej, niż wiemy o otaczającej rzeczywistości. Nie zdigitalizujemy więcej, niż wiemy. A bardzo wiele rzeczy nie wiemy. I tutaj wracamy do fizyki właśnie. Nie wiemy, co źródłem na przykład grawitacji. Nie wiemy, co łączy fizykę klasyczną i kwantową. Wiemy, że ten losowy świat kwantowy i deterministyczny świat klasyczny coś łączy, ale nie do końca wiemy jeszcze co. Ale to ma wpływ na wszystko, co nas otacza, na wszystko. I tak długo, jak nie poznamy odpowiedzi na te pytania, nie stworzymy drugiego świata takiego, jakiego znamy. I w tym wszystkim, mam wrażenie, tkwi cały problem. Tworzymy po prostu nową wartość. Ale na przykład dużo wiemy już o inteligencji emocjonalnej, społecznej, prawda? Wiemy o... Znaczy my tak. Budowie mózgu, ale nie umiemy nauczyć współodczuwać. Ale dam Ci bardzo prosty przykład, jeżeli znowu za profesorem Draganem, żeby zailustrować troszeczkę tą... Pozdrawiam, Andrzeja. Bardzo serdecznie. Tą dwuwymiarowość i trójwymiarowość, o której Maciek mówi, co jest absolutnie, o to właśnie chodzi. Prosta rzecz, poprosił sztuczną inteligencję w swoich testach o narysowanie kilku liter. Kłopot polega na tym, że my w sposób naukowy, nigdzie nie jest napisane dokładnie, jak się rysuje literę A. Trzeba mieć dostęp do danych, prawda, żeby to zrobić. Tego nie ma. Ale sztuczna inteligencja, znaczy to był ChatGPT wersja któraś tam, na tyle inteligentnie do tego podeszła, w sensie inteligentnie, że jakby bez problemu narysowała piękną literę A. To samo się stało z literą F.
ale z literą G, która jest nieco bardziej skomplikowana, kompletnie się wszystko rozjechało. I nagle z niby prostego zadania, które dla nas ludzi jest bardzo w naturalny sposób, jest przełożeniem jednego ćwiczenia na drugie. Jest to dokładnie to samo ćwiczenie. Ono nie jest skomplikowane, ale się niestety zrobił problem. Z tym sobie poradzimy, bo to jest też trochę praca na symbolach, z tym sobie w przyszłości poradzimy. Ale z narysowaniem jednorożca już było gorzej. No tak, ale z tym też sobie poradzimy. Ja myślę, że Gosia bardziej nie potrafił narysować tego. Myślę, że ciebie bardziej interesuje to, bo to nie istnieje. Czy my jesteśmy w stanie zsyntetyzować człowieczeństwo, czymkolwiek ono jest. Tak. Dla każdego z nas to człowieczeństwo jest czymkolwiek innym. Dla mnie jest taką subiektywizmem przyrodzonym człowiekowi, który jest wypadkową analizy danych pozyskiwanych wszystkimi zmysłami. Myślę, że kiedyś dojdziemy do momentu, w którym na pewno syntetyzujemy zmysły, czyli AI będzie pozyskiwało dane również jakimiś syntetycznymi zmysłami, przez haptykę, czyli przez dotyk, zapach, smak, wzrok. Myślę, że to się wydarzy kiedyś. Nikt z nas nie wie, kiedy to się oczywiście nastąpi, ale wydaje mi się, że kiedyś to nastąpi. Ale do tego czasu będziemy w stanie się dostosować do tej zmieniającej się rzeczywistości. Zastanawiam się, jak... Bo chciałbym troszeczkę do takiego poziomu tu i teraz zejść, bo to jest tu i teraz. Ja wiem, tylko że jak się rozmawia, też nie chciałbym straszyć jakby i opowiadać o tym naszym organizacjom i naszym ludziom, którzy się na dzisiaj zastanawiają, co muszą zrobić, żeby awansować i czy sztuczna inteligencja zabierze im pracę. To są pytania, które dostajemy. Czy stracę pracę? Które zawody przestaną istnieć? Bo ludzie się boją, rodzi się lęk, to się nazywa też dolina niesamowitości. Tak, czyli, dokładnie. Prawda? Czyli w nas wszystkich, kiedy zaczynamy odczuwać konkurencję względem nas, zaczyna rodzić się taka potrzeba egzystencjalna, potrzeba przetrwania naszego gatunku. A porozmawiajmy trochę o tym Uncanny Valley, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Tak, urodziła się koncepcja w Azji zresztą i wiele lat nas temu. Się tak i ona jest cały czas aktualna, dlatego powiedzieliśmy nie tworom humanoidalnym w pewnym sensie. Tak jak przeczytam literaturę science fiction lat 60., 70., 80., to zobaczymy, że nam miały już teraz tutaj podawać kawę roboty i mogłyby. Ale zobaczcie, że jak teraz zobaczymy sobie warszawskiego Mariota, tam podają roboty, ale one nie mają formy humanoidalnej, bo my nie powiedzieliśmy ludziom nie, takiej technologii nie, my nie chcemy widzieć naszego lustrzanego odbicia w tym sensie, ale z drugiej strony rozkochaliśmy się w naszym lustrzanym odbiciu, jakim jest iluzja konwersacji, którą daje nam czat. Prawda? Poszukiwaliśmy formuły masowego zainteresowania miliardów ludzi AI-em, modelami językowymi. To się udało spółce OpenAI, która dała nam czata, czyli iluzję naszego lustrzanego odbicia. Ale jednocześnie nie działa tam dolina niesamowitości, nie czujemy wobec niego konkurencji. Widzimy tam partnera do konwersacji, do dialogu, do dyskusji. Mało tego, partnera, którego jeszcze antropomorfizujemy, potrafimy powiedzieć dziękuję, nie, jest nam tam dobrze. I to jest klucz, to był klucz do sukcesu i pokazało, jaką my ścieżkę AI stawiamy. Ale zgadzam się, że Uncanny Valley, czyli ta dolina niesamowitości, wraca jako pojęcie, chociaż ona w latach 70. została zdefiniowana. Chęć odkrywania i korzystania jak najbardziej tak, ale w pewnym momencie dochodzimy do granicy i mówimy basta, stop. I dwa przykłady. Jeden, owszem, ChatGPT i lingwistyczna pomoc jak najbardziej, no, robienie prezentacji, to jest super. Natomiast w momencie, jak nas wita asystent, który do nas dzwoni, to już nie, bo bardzo się irytujemy tym, bardzo. Nie do końca rozumiem, na czym polega ta różnica, że to nas tak strasznie irytuje. A druga sprawa, jeśli mówimy, bo można sobie wyobrazić również asystenta czy sztuczną inteligencję, która będzie prowadziła nasz coaching czy mentoring. To nie jest żaden problem, prawda? Wystarczy pewne algorytmy zaprząc do tego i to są w sumie proste rzeczy. To jest kwestia konwersacji, prowadzenia pytań, ale my się nigdy na to nie zgodzimy. I ten moment przejścia do menadżera, do coacha czy do mentora zawsze będzie czymś, przynajmniej wydaje mi się za mojego życia, zawsze będzie czymś, granicą której po prostu nie przekroczymy. Ten moment, kiedy trzeba człowiekowi spojrzeć w oczy, wczuć się w jego uczucia, zrozumieć jego sytuację rodzinną, wiedzieć, co mu w duszy gra umieć połączyć jego doświadczenia natury osobistej z tym, z czym się mierzy w pracy, z wyzwaniami, które są w korporacji, czy też nie w korporacji, na poziomie politycznym pomiędzy poszczególnymi ludźmi. To jest rzecz, która... Czy empatia? No wiesz co, tak, empatia na pewno, ale nie tylko. Tam jest bardzo wiele innych czynników, które sprawiają, że
że ta więź, ten bond, który robimy między rozmówcami, który inspiruje do działania, daje poczucie bezpieczeństwa, daje przekonanie, że ta osoba chce dla mnie dobrze i nie jest powodowana tylko i wyłącznie tym, jak jest zaprogramowana, że jej sukces będzie moim sukcesem, bo to są wyświetlane słowa, tylko że ta osoba naprawdę autentycznie się o mnie troszczy. Jak to zaprogramować? To jest, dzisiaj tego nie wiemy. Być może to się stanie. Na dzień dzisiejszy nie. My dzisiaj pracujemy bardziej na poziomie liderskim. Trochę wejdę na nasz grunt HR-owo-biznesowy. A bardzo dziewczyny chciałem wam, bo mogę taką małą dygresję. Chciałem na początku, możesz mi przerwać, jestem przyzwyczajona. Ja, tak, przepraszam, to się zdarza rzeczywiście. Ale to coś pozytywnego. Ja chciałem powiedzieć, że strasznie mi się podoba ten format i to, że się odważyłyście to zrobić. Jak słuchałem pierwszego nagrania... Do pierwszego hejtu. Takiego, wiesz co, jeśli będziecie to robić w taki sposób, jak robicie, bez nadęcia, bez jakiegoś moralizowania, tylko to będą otwarte rozmowy, to myślę, że całe grono szanownych słuchaczy będzie z tego czerpał ogromną radość. Także bardzo wam gratuluję. Dziękujemy. Janusz, ty wiesz, że ja nic nie wiem, ale... Postawimy na początek, przełożymy tak, dokładnie. Myślę, że to... I na koniec jeszcze. I w środku. Zrobimy z tego teaser. Tak. My dzisiaj pracujemy z liderami, zostawmy sztuczną inteligencję, AI, to wszystko, co ja mylę pojęciowo. Pracujemy z liderami bardzo mocno na wartościach, bo okazało, na wartościach, na emocjach, na autentyczności, na takim servant leadership, tak to nazywamy w literaturze. Nie jest to oczywistością, Maciek, bo korporacje, bezduszne korporacje to jest klisze również z literatury albo z blogów informacyjnych, natomiast my próbujemy człowieka postawić w centrum naszej uwagi i bardzo mocno pracować na tym, co tak indywidualne i co łączy ludzi na poziomie emocji. I widzimy z Januszem, i mam nadzieję, że przyznasz mi rację, widzimy z Januszem, że to ma ogromny sens, bo wtedy te wyniki biznesowe osiągamy szybciej, może wyżej, może inaczej, dochodzimy tam, gdzie wcześniej strategia organizacji, strategia biznesowa nie wskazywała, że dojdziemy, a przez to ludzie czują się bardziej związani z organizacją, bardziej zaangażowani i zaspokojamy podstawowe niemalże z piramidy Maslowa potrzeby poczucia przynależności do czegoś większego, nie? Bo dzisiaj życie prywatne i życie zawodowe przeplata się tak bardzo, że nie mówimy już o work-life balance, a work-life integration i to ma sens, to jest autentyczne. Natomiast w tym całym świecie, jak dojdziemy do momentu, gdzie sztuczna inteligencja, AI na potrzeby naszej rozmowy i mojego rozumienia użyję tego sformułowania, będzie wybierać ze schematów danych, które posiada, to moje pytanie do nas, czy nasi liderzy sobie poradzą utrzymać ten poziom bycia blisko człowieka na poziomie emocji i wartości, kiedy ten świat sztucznej inteligencji będzie wybierał z czegoś, co może tej empatii, tego nienamacalnego elementu nie posiada. Czy my mamy gotowych liderów do tego, żeby przeprowadzić taką zmianę? Znaczy tak, kilka punktów. Pierwszy to jest taki, że rzeczywiście na poziomie emocjonalnym tego takiego zaangażowania, chęci wprowadzenia zmian, chęci robienia czegoś więcej, na przykład poza swoją opisaną rolą, żeby zorganizować sesje nocnych gier planszowych, prawda? Drobny przykład. Co ludziom chce? No mamy takie. No tak, ludziom się chce, ale to nie myśmy wymyślili, to ludzie wymyślili. Tak. Chce im się zrobić coś więcej. Do poziomu, kiedy wy wspominacie w poprzednich odcinkach, dużo było rozmowy o inkluzywności, o neurodiversity, tej różnorodności. To jest rzecz, którą my dzisiaj robimy i to ma wymierne imiona i nazwiska ludzi. To jest rzecz, którą dzisiaj robimy, to jest w ogóle nie do pomyślenia, żeby tutaj to było zagrożone. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, pamiętajcie, że mimo iż to są modele matematyczne, i jestem przekonany, że Maciek się zgodzi, to wszystko da się zamodelować. To nie będzie, jakbyśmy tego nie nazwali, świadomość, to nie będą emocje, ale to się da zamodelować. Więc myślę, że ten skok nie jest tak ogromnym skokiem, jak nam się może wydawać. To wszystko, kolokwialna sztuczna inteligencja, będzie w bardzo krótkim czasie lub tak naprawdę już, bo umówmy się, mamy dostęp do tylko kilku procentów tego, do czego naprawdę są zdolne te modele, dlatego są ograniczane, prawda? Ale one będą w stanie to zrobić. I wtedy rozróżnienie między jednym a drugim będzie szalenie trudne. I ostatni punkt na twoje pytanie, odpowiedź, to będzie ogromne wyzwanie dla liderów, którzy będą musieli powiedzieć, tak, nie do końca to rozumiemy, tak, nie do końca wiem, jak to może wyglądać,
Natomiast wiem jedno, ja jestem tutaj dla ciebie i będę starał się, czy starała się przeprowadzić naszą organizację przez te zmiany, bo to są tylko zmiany, to są jeszcze kolejny etap zmian, aczkolwiek bardzo daleko idący. Natomiast potrzeba człowieka, potrzeba zrozumienia, potrzeba kontaktu, bliskości, wyrażania emocji, autentycznego troszczenia się u drugiego, nie zmieni się. Nie zmieni się tu i teraz, nie zmieni się pewnie za kilka lat. Natomiast trzeba się w tym odnaleźć. Tutaj niestety ulega ogromnemu obnażeniu wszelkiego rodzaju fałsz, wszelkiego rodzaju udawanie, wszelkiego rodzaju, znowu użyję sformułowania, korporacyjnego sposobu myślenia, hierarchii, bo to są rzeczy, które są obnażane bezwzględnie. Dużo szybciej niż kiedykolwiek i dużo przejrzyściej niż kiedykolwiek w przeszłości. I to jest rzecz, i to będzie zadanie gigantyczne dla liderów. Bez przejścia, bez pomocy przejścia przez ten etap i ponownie trzeba zaufać swoim liderom w zupełnie nowej rzeczywistości. To jest fascynujące, ciekawe, trochę przerażające, ale na pewno nieuniknione. Coś chciałeś powiedzieć, Maćku? Nie, ja nie mam nic do powiedzenia, ja się na tym nie znam zupełnie. To ja się chciałam dopytać. Nie. Wiesz, jak mnie zainspirowałeś do tej rozmowy? Czytam ciebie, ten element ludzki. Element ludzki, tak, ale to bardziej mnie interesują po prostu biografie naukowców, którzy to wszystko tworzą, ale to nie ma nic wspólnego z jakimiś modelami liderstwa, nie znam ale się ale macie poczucie, że ze względu na to, że AI jest w stanie część rzeczy wziąć na siebie, można mówić tak łagodnie, to że inne kompetencje liderskie będą ważne w następnej dekadzie na przykład? Że innego będziemy wymagać od liderów? A nie jest tak zawsze, że technologie po prostu zmieniały i ta zmiana jest wpisana po prostu w nasz rozwój. I tyle. Nie patrzyłbym na AI jako na coś, co samo w sobie będzie nas zmieniało, ale patrzyłbym jako jakiś taki kolektyw rzeczywistości, która nas teraz otacza. Przecież my integrujemy AI z masą innych dzisiaj technologii, z miniaturyzacją, z robotyką, z materiałoznawstwem. I to wszystko powoduje, że się zmienia cała rzeczywistość, więc zobacz, coś się zmienia. Pamiętam, jak ty znamy się od lat, tak? I przy różnych stołach siadaliśmy. Ja cię pamiętam z tą sztuczną inteligencją. Mnie to w ogóle nie interesowało, co ty mówiłeś, nie? Teraz ci mogę powiedzieć. A teraz cię interesuje? Teraz jakby teraz przyszło do mnie tak namacalnie, że w momencie, w momencie, w którym czat mi napisał medytację, może nie taką, która wzrusza, ale taką, którą mogłam, właściwie z której mogłam skorzystać, to ja pomyślałam, że to jest jakaś poważna sprawa. Więc coś się dzieje, jakaś ważna zmiana się wydarza. Jest fundamentalna, dlatego, bo wpływa, pomaga nam naprawdę, w potwierdzaniu twierdzeń, w poszukiwaniu, że wszystko się zaczyna, mam wrażenie, od nauki jednak. I to nauka jest dzisiaj solą postępu i dzisiaj AI jest jednym z filarów uprawiania nauki. No ale ty jesteś trochę takim, patrzysz do przodu, masz ogromną wiedzę, słyszymy wow, ale jak myślisz o organizacjach, to przez jaką zmianę AI każe przejść teraz ludziom, liderom? Mogę dać jeden przykład, Gosia. Co będzie? No właśnie. Zobacz. Zastanów się. My mówimy o roli lidera, czy szefa, czy menadżera. Lata temu, jak tłumaczyliśmy, ja jestem praktykiem IT i lata temu mówiliśmy, na czym polega trudność lidera IT. Otóż trudność lidera IT polegała tego, myśmy tak 10-15 lat temu o tym mówili. Polega na tym, że jeżeli jest człowiek, który jest szefem marketingu, albo jest człowiek, który jest szefem sprzedaży, to z założenia człowiek, który robił kilka projektów, wdrażał produkt na rynek i pracował w kilku geografiach, z założenia będzie wiedział na pewno więcej niż którykolwiek nowy adept tej sztuki. Nie ma dyskusji. Natomiast jeśli chodzi o człowieka IT, to było zupełnie odwrotnie, bo w momencie, kiedy my pniemy się po kolejnych szczeblach kariery, a przychodzą młodzi ludzie, którzy są świeżo upieczonymi inżynierami, to tu jest odwrotnie, oni z założenia wiedzą więcej niż ty. I my z wyzwaniem tego typu, że ktoś, kto jest nowy, młody, wie dużo więcej niż ty, jakby my z tym żyjemy od wielu, wielu lat. Czyli macie dużo pokory. Niestety mamy dużo pokory, ci, co nie mają pokory, to szybko się kończą. A teraz, co się dzieje, to ponieważ jest ta nieprawdopodobna wiedza, to ogromne tempo i ta prędkość uczenia się modeli, algorytmów i tak dalej, to nagle się okazuje,
że model matematyczny może lepiej wiedzieć, dużo więcej może wiedzieć, lepiej może znać wszystkie uwarunkowania w wprowadzenie nowego produktu na rynek, bo się karmi historią, mhm. bo się karmi porażkami, sukcesami praktykami. I tak naprawdę wie wszystko. Mhm. Nie? Wie w cudzysłowie wszystko. Więc nagle się okazuje, że to, czym się, z czym my się borykamy w świecie technologicznym od kilkunastu lat, kilkudziesięciu lat, nagle dotyka wszystkich dziedzin. I to jest ogromna zmiana jakościowa. Wiesz co, tak sobie pomyślałem w oparciu o moje doświadczenia. Wydaje mi się, że największym wyzwaniem dla organizacji jest to, że rozwój dzisiaj AI wymusza po części bycie be on time, czyli bycie cały czas na bieżąco. I wydaje mi się, że w organizacjach, które są zróżnicowane wiekowo, dostępem do różnych grup wiekowych, dysproporcja w dostępie do wiedzy, mhm. zaufaniu do technologii powoduje, że one przestają być inkluzywne. Znaczy, że przestają być dla wszystkich. I wewnątrz, ja widzę u siebie, po swoim przykładzie, gdzie mam młodego, nie wiem, Dawida takiego w zespole, który po prostu on wie, jak zrobić wszystko trzy razy szybciej niż ja, ponieważ rozumie, zna te wszystkie narzędzia, bo jest on time, jest na bieżąco z tym wszystkim. I wydaje mi się, że to jest to może być dla organizacji największe dzisiaj wyzwanie, że w pewnym momencie przestaniemy się rozumieć pomiędzy sobą, czy wbrew pozorom może być problem z komunikacją wewnątrz zespołu. To zadanie dla was. Ja też powiem jeszcze w oparciu o moje doświadczenie. Ja wielokrotnie próbowałem robić coś, co się nawet na moim YouTubie to jest, debaty pokoleń, tak? Czyli zapraszam do rozmawiania na dany temat przedstawicieli różnych pokoleń. Starszego, najmłodszego, czyli nastolatka, dwudziestoparolatka, osoby w średnim wieku jak ja. I myślałem, że to będzie z tego wyglądała fajna debata, że ci ludzie między sobą będą dyskutować, wymieniać się poglądami. Uczyć się wzajemnie. Ale okazuje się, że pokolenia dzisiaj komunikują się ze sobą skrajnie innymi językami i oni się nagle zamykają. Że oni wręcz czasami nie chcą ze sobą dyskutować. Że to jest już tak dysproporcja komunikacyjna ogromna, że to wydaje mi się, że różnica pomiędzy pokoleniami nigdy chyba nie była tak silna. Ale może to jest jakieś moje subiektywne myślenie. Widzę dokładnie to samo. Zainspirowałeś mnie do tego. Tylko to jest też błąd poznawczy, bo my oceniamy przez pryzmat naszych doświadczeń. Jakbyśmy teraz pokolenia część odeszło, musielibyśmy to porównać do doświadczeń wcześniejszych pokoleń, nie jesteśmy w stanie tego zrobić, więc możliwe, że jesteśmy wszyscy w błędzie. Mhm. Przykład korporacyjny, organizacji, w której pracujemy. Spróbuję powiedzieć to jak najbardziej pozytywnie potrafię, ale ta różnica pokoleń. Nie mów pozytywnie, jeżeli to nie jest pozytywne. Nie wiem, czy to jest pozytywne, słuchaj. Ona musi tak, wiesz? Ona czasem uprawia tak, psychologię pozytywnie. Czasem jestem people pleaserem. Tak. dziękuję Ci za ten komentarz. To powiem, kawa na ławę. Nasza organizacja kawka zmieniała. Kawka na ławkę. Nasza organizacja zmieniała w tym roku. Na szczęście mówię po polsku, niewiele osób zrozumie, dla których chciałabym być tak pozytywna. Zmieniała wartości organizacji. Wprowadzaliśmy nowe wartości organizacji. Do ćwiczenia zaproszono ponad 3000 liderów. Ludzi. Liderów w tym znaczeniu osób, które mają 20-30-letnie doświadczenie. Nie było tam ani generacji Y, ani Z, ani alfa. Nie rozmawiano na pograniczu inkluzywności, a mówimy o tym, że pielęgnujemy inkluzywność w organizacji. I to jest ten element, gdzie czujesz, że przemawia przeze mnie brak pozytywnego nastawienia. Zrobiono ćwiczenie. Ci ludzie wypowiedzieli się, jakie wartości w naszej organizacji chcą widzieć. Te 3000 osób zostało, i ich zdanie zostało przemielone przez nie wiem, jakie narzędzie związane ze sztuczną inteligencją, przez wiele różnych. Wypluło nam 6 wartości. Ja czytam te wartości, się z nimi utożsamiam. Nawet dorobiliśmy swoje własne definicje. Nasz zespół czuje, tak, to jest nasze, autentyczne. Ale jak czytam te wartości, to ja już je widziałam w latach 2000. Oczywiście, to nie jest nic nowego. 2010. Oczywiście, że tak. Pamiętam moje spotkanie ze Scottem Bedbearem, takim wizjonerem Nike'a, który spowodował, że marka Nike z butów sportowych stała się lifestyle'owym produktem. Albo Starbucksa, na początku powstania Starbucksa w Stanach, kultowej organizacji. Dzisiaj już trochę inaczej to wygląda, szczególnie w Europie. Ale wtedy mówił, jest dom, jest praca, jest Starbucks. Stworzył takie trzecie miejsce, enklawę, gdzie możesz być totalnie sobą. I budował wszystko, budował brandy na wartościach. Stworzył określenie Love Brands razem z Filipem Kotlerem, znawcą marketingu top of the top. I jak czytam
wartości Love Brands, Nike, Disneya z tamtych czasów, Coca-Coli, wielu innych organizacji, to są dokładnie te same wartości, te same, które dzisiaj widzę w mojej organizacji. Bez Czyli? Tego podejścia inkluzywnego. Wiesz co? Love your consumer. Ale wiesz co, to chyba... Be inclusive, stronger together. To już wszystko widzieliśmy, słyszeliśmy. Nie dość, że do dialogu w zakresie sztucznej inteligencji nie zapraszamy inkluzywnie różnych pokoleń, to jeszcze wybieramy konkretne dane od tych starszych pokoleń i chwała im za to, przepuszczamy przez sztuczną inteligencję i oczekujemy, że znajdziemy coś zjawiskowego, a czy wszystko coś, co sprowadza utrzyma się, tak, znaczy, nas to są tylko słowa. To pamiętaj, że to jest tylko 6 obszarów, które ktoś tam kiedyś sobie nazwał i one muszą być na jakimś poziomie ogólności, bo inaczej się nie da. Tam pewne rzeczy muszą być, choćby z politycznego punktu widzenia, muszą tam się znaleźć. To jest korporacyjny sznyt. Natomiast kluczową rzeczą jest to, że jest to zmiana, to jest numer jeden, czyli zmieniamy z czegoś, co było dużo mniej inkluzywne, dużo mniej ludzkie, do czegoś, co ludzie czują, rozumieją, sama powiedziałaś, czują, tak? Tak. Natomiast drugim krokiem jest ten krok absolutnie krytyczny. Co my z tym zrobimy? Co ci liderzy, którzy stoją za tymi nowymi wartościami, co oni zrobią? Czy oni będą rozmawiać z ludźmi? Czy oni będą skracać dystans? Czy oni będą przyjeżdżać do miejsc, w których z tymi ludźmi się pracuje? Czy będą chcieli rozmawiać normalnym ludzkim językiem na tym poziomie? Jeśli tak, to szczerze mówiąc, te strategie możesz nazwać Mickey Mouse, Kaczor, Donald, to nie ma znaczenia, to będzie działać. Jeśli nie, to choćby to było rocket science, choćby najlepsza wersja ChatGPT to zrobiła, fantastyczne iluminacje i tak dalej, nic z tego nie będzie. I to jest klucz do sukcesu. I pytanie, czy ten gap może nam zamknąć sztuczna inteligencja? Nie. To jest ta rzecz. Ja też się zastanawiałem o Dolinie Niesamowitości, też myślałem o Uncanny Valley. To jest tylko troszeczkę innym podejściu, bo tam się baliśmy troszeczkę, dochodzimy do granicy i to nie jest moje. Ja czuję się, boję się i odskakuję. A tutaj jest ten element przejścia właśnie tej ludzkiej, tego ludzkiego elementu słuchania, empatii, zrozumienia, bycia autentycznym, też często o tym mówicie. I to jest ta, dla mnie ta dolina, której troszeczkę inna definicja, której nie możemy przejść, tego nie przekroczymy. Natomiast na pewno ja bym marzył, żeby z tej rozmowy została takie myślenie, że my tworzymy nową wartość, ale nie tworzymy czegoś konkurencyjnego względem nas, mam poczucie. Że to też jest antropomorfizacja. Że zbyt mało wiemy o otaczającym nas świecie, żeby można było go odtworzyć i ulepszyć w świecie cyfrowym, po prostu. I nic nie wskazuje na to, żebyśmy dowiemy się więcej, ale nie wszystko, dlatego, bo nagle okazuje się, że nie wiem, poznamy tajemnicy czarnych dziur, otwieram się nam kolejne drzwi, Klub. Kolejne drzwi, kolejne drzwi, kolejne drzwi. I w tym sensie te kolejne drzwi odróżniają ten nasz świat, od tego świata cyfrowego. A czy jest coś, czego powinniśmy się obawiać? Czy powinniśmy być ostrożni jako... Na tej manipulacji, o której mówiliśmy początku. Manipulacji, dezinformacji. Totalnie. Dobierać nazwiska, które słuchamy na temat AI bardzo silnie. Dlatego, bo trzeba pamiętać o tym, że dzisiaj dyskusja jest zdeterminowana, tak. Wypowiadają się na jej temat filozofowie. No, filozofia ma bardzo ważne znaczenie oczywiście, ale filozofowie mają niebywały, teraz się wszyscy na mnie obrażą, niebywałą umiejętność mówienia o niczym i przede wszystkim dobierania tematów do dyskusji, które są i zagadnień, które są nierozwiązywalne. I o ile jest bardzo ważna część filozofii, jaką jest logika, o tyle nie wiem, czy dzisiaj AI potrzebuje tak dużo dyskusji filozoficznych o zagadnieniach nierozwiązywalnych. Bardzo fajnie jest wracać do precyzji języka, który tą AI stworzył, czyli do matematyki. Ja za to bardzo szanuję Andrzeja, choć płaci za to bardzo wysoką cenę Dragana. Muszę powiedzieć, jeszcze tego nie mówiłem w żadnym wywiadzie, bardzo dobrze znam z Andrzejem. I część osób zastanawia się, gdzie znajduje się źródło fenomenu tego człowieka. I to źródło jest bardzo racjonalne, dlatego, bo Andrzej jest jedną z niewielu osób, która jest w stanie na ten temat mówić w sposób interdyscyplinarny, bo to jest zagadnienie interdyscyplinarne, bo z jednej strony jest fotografem, artystą, więc ma poziom wrażliwości, z drugiej strony jest fizykiem i towarzyszy mu precyzja języka i po trzecie jeszcze
jest po prostu fascynatem AI. On się tego AI uczy razem z nami wszystkimi. To nie jest temat jego pracy doktorskiej, w ogóle nie urodził się z AI w głowie, więc jest, ma jeszcze taką ciekawość dziecka. I wydaje mi się, że takich ludzi powinniśmy o tyle sobie dobierać, że dzisiaj jest bardzo dużo szarlataństwa w dyskusji na temat sztucznej inteligencji, pseudoeksperstwa na temat sztucznej inteligencji. Polecam zwrócić się właśnie w kierunku precyzji nauki języka, matematyki i wiele odpowiedzi naprawdę nam się, wiele odpowiedzi znajdziemy. Między innymi odpowiedź na pytanie, jak daleko będziemy, co jest granicą rozwoju AI. Dołożyłbym tego, rozwoju, w pełni się zgadzam. Tylko dokończę proszę jedno zdanie, że granicą rozwoju AI jest nasza wiedza otaczającym nas świecie. W pełni się zgadzam. Dołożyłbym jeszcze czwarty element Andrzeja, którego naprawdę wyróżnia, mianowicie prostotę mówienia o tym, taką bardzo przystępną. Maćku, a kogo byś polecił takiej osobie jak ja, która jest zaciekawiona tematem, człowieka stawiam w centrum i naprawdę tutaj rebeliancko razem z Januszem trzymamy się tego zdania, ale gdybym chciała wejść głębiej w świat AI i go zrozumieć na początku i się go nie przestraszyć, doktor Maciej Kawecki. Nie, moje rozmowy mogę zgłębiam. Polecić na pewno mogę polecić, jeżeli mnie to nie, ale rozmowę, którą stworzyłem na pewno, tak? I to jest moja rozmowa z panią profesor Martą Kwiatkowską. To jest Polka pracująca wiele lat na Uniwersytecie Oksfordzkim. Jest pierwszą kobietą w historii Uniwersytetu Oksfordzkiego z tytułem profesora nauk komputerowych. Pierwszą kobietą w historii Wielkiej Brytanii, która otrzymała Nagrodę Milnera, to jest taka prestiżowa nagroda Królewskiego Towarzystwa Naukowego. I pani profesor i naprawdę tworzy taki słynny system, który nazywa się PRISM. I ona mówi, to jest taka rozmowa fundamentalna, gdzie na przykład staramy się odpowiedzieć na pytanie, czy to już jest statystyka, czy jeszcze jest statystyka. Czy to jest coś więcej niż statystyka na przykład. Polecam tą rozmowę, ona mam wrażenie jest taka porządkująca i pozbawiona całkowicie piór, pozbawiona całkowicie tej atencji dookoła. Ja słucham amerykańskich podcastów, nimi się inspiruję, uwielbiam Lexa Friedmana, jestem nim zafascynowany zupełnie. Uwielbiam Joe Rogana i styl prowadzenia przez niego rozmów, tu również o sztucznej inteligencji. Pisać o nie wszystko. Tak, a to nie wypada? Wypada. To wszystko wypada. Ostra. Mi to z chlebia wręcz. Miałam być sobą, no. Zaraz zacznę śpiewać. Więc zdecydowanie. Dzięki. Dziękuję bardzo. Jakieś słowo końcowe, na przykład Janusz, do ciebie mogłoby należeć? Wydaje mi się, że wracamy za chwilę do biura, wracamy do ludzi i trzeba dalej być inspiracją i być sobą. Dlatego, że jeżeli chcielibyśmy zgłębiać te wszystkie elementy na poziomie teoretycznym, zbyt teoretycznym, no to bardzo łatwo wpaść w taką pułapkę filozoficzną, o której mówił Maciek. Wydaje mi się, że nasza rola nie zmienia się. Generalnie się nie zmienia. Zmieniają się trochę uwarunkowania. Mhm. Zmienia się świat, który przyspiesza dramatycznie. Komunikacja, o której również mówiliśmy tutaj, będzie totalnie krytyczna. Ja swoim synom zadałem kiedyś takie pytanie. Czy większa przepaść jest między generacją moich rodziców i mną, czy między nimi a wiesz, no każda... między nami, nie? Co ci powiedzieli? Ciekawe było odpowiedź. Miałem nadzieję, że powiedzą, miałem nadzieję, że powiedzą to, co powiedzieli. Znaczy powiedzieli, że zdecydowanie lepiej wydaje mi się, im się rozmawia ze mną, niż mi się rozmawia z moimi rodzicami. I myślę, że takim i przy tym wszystkim, przy tym całym przyspieszeniu, przy tej całej rewolucji, ja myślę, że to jest bardzo pozytywna wiadomość dla nas. Ja myślę, że tym bym chciał zakończyć, że rozmowa międzypokoleniowa między nami a młodym pokoleniem, Maciek też to daje przykład ludzi młodych, z którymi pracuje, i jakoś mu się udaje, z tego co widać. Daje. Prawda? Daje radę. Uwielbiam. Wydaje mi się, że to jest... I my też mamy młodych ludzi, których zatrudniamy, którzy robią i uwielbiamy. Wydaje mi się, że to jest bardzo pozytywne zdanie na koniec, bo ta rozmowa międzypokoleniowa i słuchanie się, komunikacja, to jest coś, do czego sztuczna inteligencja, co jest naszym ogromnym orężem wobec sztucznej inteligencji, tej źle pojmowanej. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy tobie, bardzo. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Proszę. Nie chciałabym otwierać kolejnego wątku, ale nie byłabym sobą, gdybym cię nie zapytała o aspekt prawny. Też będąc niepraktykującym prawnikiem. AI Act unijny. Nazywasz go, tą regulację, regulacją wyspową. Dlaczego?
a z drugiej strony, czy tam są w ogóle jakiekolwiek standardy bezpieczeństwa? Co my wiemy? Proste pytanie. Wow, no pewnie. To wyspowa dlatego, bo nauczyliśmy się na błędzie RODO. RODO GDPR, znane dla nas wszystkich, jest opierać na zasadzie privacy by default. Czyli domyślnego zakazu przetwarzania danych. Czyli przyjęliśmy, Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada przyjęły w 2019 roku, w 2018 roku, przepraszam, że jeżeli nie spełnisz przesłanek wynikających z ustawy, nie wolno ci przetwarzać danych. Dziś wiemy, że skopiowanie tego modelu na poziom regulacji unijnej byłoby niemożliwe, bo my nie jesteśmy w stanie zakazać wykorzystywania danych i przetwarzania danych. I nie jesteśmy w stanie zakazać wykorzystywania sztucznej inteligencji w ogóle. W związku z tym Komisja Europejska stworzyła regulację, gdzie wybrała tylko szczególne fragmenty, obszary, które wymagają uregulowania, te najbardziej wrażliwe, jak social scoring na przykład, czyli budowanie naszych profili behawioralnych, jak deepfake, czyli dezinformacja na przykład. I ułożyła je w taką formę, czyli wyspowo, stąd ta wyspa. Tak, wybraliśmy sobie pewne rzeczy. Ale jednocześnie możemy też powiedzieć, że to jest regulacja piramidalna. Dlatego, bo te obszary zostały ułożone na taką piramidę. Od tych, które są najbardziej wrażliwe, czyli te, które muszą mieć jak najwięcej restrykcji. Przykładem jest właśnie social scoring, który co do zasady jest zakazany, chyba że wyrazimy na to, będzie zakazany, chyba że wyrazimy na to wyraźną zgodę. Wyraźną zgodę. Potem mamy deepfake'i, tak, czyli ołepek niżej. Kolejny element piramidy, już trochę szerszy, czyli większe zastosowanie, ale musimy oznaczyć, że to zostało stworzone wykorzystaniem GenAI, czyli generatywnej sztucznej inteligencji, tak? Po tą podstawę piramidy, gdzie to w zasadzie tam tylko zrębowo uregulujemy pewne obszary, jak dla mnie one, na przykład to jest wykorzystywanie modeli w pocztach elektronicznych. No każdemu zależy na tym, żeby poczta łatwo nam agregowała wiadomości, żebyśmy łatwiej wyszukiwali informacje, korzystamy z niej, w związku z tym tutaj ta regulacja będzie zupełnie marginalna. I w tym sensie to jest regulacja wyspowa i piramidalna. A co z muzyką? Czy AI reguluje kwestię powstawania utworów muzycznych? To nie jest AI Act. AI Act nie jest regulacją prawną autorską. Okay. Słyszeliście? Jazzowy utwór, klasyczny, stworzony przez AI. No to jest ogromny problem. Znaczy, naruszanie praw autorskich, gdzie jest granica prawa cytatu, na etapie trenowania modeli też językowych i tworzenia baz danych. No to jest coś, co będzie wymagało uregulowania, bez wątpienia. Modelowanie i uderzanie w to, co nam się podoba i czego oczekujemy, to jest coś, gdzie AI będzie zawsze od nas lepsze, z założenia. Także to o tym, żeśmy rozmawiali. O tym, żeśmy rozmawiali. Tak będzie, Aniu. Ale dusza artystki... Możesz na koniec artystki, zanucić, tak. Możesz zanucić Human ciężko, Resources, które napisałaś. I będzie ty. Ciężko. Nie, dziękuję. To zachowam póki masz szansę, bo teraz podłożę to przez AI, więc... Nie, ale słuchajcie, swój tekst napisany. Dobre niebo. Twoja ulubiona piosenka. Włożyłam do narzędzia, które miało mi pokazać, jak można uszlachetnić tekst. I uszlachetniło wspaniale. To jest dużo lepszy tekst niż mój. Ale postanowiłam wrócić do mojego, bo właśnie ten nieidealny to ja. Dziękujemy.